Dzień dobry, Tomek Olszewski, Winylowo TV, winylowo.com. Powrócił z Warszawy, z drugich urodzin Winyl Marketu. I właściwie tak dzisiejszy odcinek winylowego programu cyklicznego prowadzonego przez MOA. Już przecież prawie 2 lata, jakieś podsumowanie będzie trzeba zrobić. Albo taki filmik, w którym będą wszystkie ucięcia, znaczy wycięte powiedzenia moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Panowie hydraulicy się tutaj kręcą. Tak, słuchajcie, drugie urodziny Winyl Marketu to jest naprawdę, to było wydarzenie jedno z lepszych, jakim byłem, odkąd wróciłem do Polski. Notabene, dzisiaj mija dokładnie pierwsza rocznica powrotu pana Winyla do Polski. W związku z tym świętujemy. Konfetti. Balony. Gołębie, czerwone dywany. Jest to też związane z pewną rzeczą, pojawieniem się pewnej osoby w winylowie, która pewnie niebawem się pojawi gdzieś tam w przestrzeniach internetowych. Niektórzy wiedzą, o kim mowa, niektórzy nie. Ale to na razie jest jeszcze tajemnicą. Niech pozostanie, kto to jest. Chociaż jest to taka tajemnica poliszynela. Poliszynel, tak zwany wieloszynel. Poli wiele, tak? To dla młodzieży, która nie wie. Zdaje się. Nie, ja bym nie chciał nikogo tutaj obrazić. Drugie urodziny Winyl Marketu, już kontynuuję, bez tam ściem. Było mega fajnie. Dobrze zorganizowana impreza w świetnym miejscu. Patio Klubu Miłość na Kredytowej 9 w Warszawie. To jest super miejscówka na takie wydarzenie. Patio jest pod baldachimem przeźroczystym, z pięknym nadmuchem, który symuluje, można by powiedzieć, brazylijskie wyspy tropikalne. Ciepło, sucho, przyjemnie. W sobota naprawdę udany dzień, taki handlowy. Wszyscy byli zadowoleni, i kupujący, i sprzedający, co się dało czuć w powietrzu. Właściwie chyba była tylko jedna pani zadowolona, której mąż bardzo długo i skrupulatnie wybierał płyty. Zatem, jeśli jeszcze nie wiecie, kto tutaj przyjechał, to że tak powiem. Dzień dobry panu mechanikowi. Pan już tu poszedł. Ciężkie dzisiaj warunki mam do nagrania filmiki. Ciągle jakieś ludzie się tu kręcą. Hydraulicy, mechanicy, szkodoworki jakieś. Zatem... Janek też jest, także moi drodzy, dzisiaj mamy bardzo tutaj wesoło. W trakcie nagrywania naszego programu ekipa remontowo-budowlona, również pani, panowie wąchają gaz. No dobra, niech będzie. Tylko proszę uważać, że to gaz może szkodzić, to wybucha czasami. Moi drodzy, impreza super fajna, na pewno warto było się tam pojawić, to nie był, niech żałuje. Jak po każdej giełdzie, przywiozłem kilka rzeczy ciekawych. Zacznijmy. Amerykańskie wydanie King Crimson. Myślę, że tej płyty nie trzeba nikomu przedstawiać. I właściwie nie trzeba nic o niej mówić, tylko ją słuchać. Jest to płyta, to jest wydanie amerykańskie, jak już wspomniałem. Z roku, nie pamiętam, później to będzie widać w sklepie. Ale to jest stare amerykańskie. Nie wiem, czy to nawet nie jest pierwszy jakiś amerykański press. Również amerykańskie wydanie Amy Winehouse Back to Black. Grace Jones, dla mnie osobiście czad. A pani, co tam pani myśli o Grace Jones? Pani myśli, że okej. Okay. Ahmad Jamal. No to to po prostu nic nie mówię, tylko pokazuję. Reedycja. No i jedna z fajniejszych rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony. Sugar Cubes, czyli pierwociny Bjerg, tak zwane paprocany. Nie wiem, czy ktoś oglądał Piłowanie Ziemi. Jeśli ktoś nie oglądał Piłowania Ziemi, zapraszam na poszukać sobie na YouTube Piłowanie Ziemi i wtedy będziecie wiedzieli, co to są paprocany. Oprócz tego jest to jezioro koło Katowic, ale mniejsza z tym. Zmieniając temat. Było fajnie, przywiozłem fajne płyty, szukajcie ich u nas w sklepie, już niebawem
A ja znikam, bo mamy kupę roboty. Cześć.